Witajcie, dzisiaj Wam pokażemy gadżeci, które znaleźliśmy w markecie. To jest albo Biwan, albo Oshon. Tylko co najśmieszniejsze, Alpen Camping, a w środku jest nic innego jak SOG. Nie będziemy rozmawiali o tej dziurze, co tutaj jest, bo niestety dzisiaj kamerzystka chce zgarnąć nagrodę Jobla w postaci 30 ciosów tym toporkiem na głowę, ale się powstrzymuje specjalnie dla Was, bo ponoć lubicie kamerzystkę. Tu macie znaczek, który świadczy o tym, że to jest SOG. SOG jest to samo co Kandar i niczym się nie różni. Otwieramy. Jak widać, co jest? SOG. Jak sobie go otworzymy, widać znaczek SOGA, czyli ta trupia magiczna czaszka. Teraz Wam pokażę inny mankament tego, dlaczego się nie kupuje w marketach. Otworzyłem dwa opakowania w marketach, po tym jak już to kupiłem i wszystkie były identycznie proste. To może jest taka taktyka, że przy uderzeniach to gdzieś schodzi w bok i jest lepiej. Jak słychać dalej, nasi koledzy są w natarciu. Teraz damy na chwilę pauzę, pokażemy Wam co można z tym zrobić, a do testu wrócimy w innym czasie. Obklejamy sobie taśmą dwustronną naszą rękojeść. Do najprostszych zadań to nie należy. Teraz to sobie pościaśniamy jeszcze dodatkowo, a się uparli, żeby w biały dzień łupać. Mamy to oklejone, łapiemy sobie sznureczek. Lub paracord. I wrócimy do Was za chwilkę. Jak już sobie zrobicie w ten sposób, to tu zawsze kilka metrów sznura wejdzie, możecie to dwa razy opasać. Tu możecie wsadzić sobie na przykład przybory do szycia i opasać drugą linką, tak jakby, dopóki Wam będzie ok w dłoni. Ja mam małe dłonie, więc jedna warstwa mi wystarczy. I teraz, jakby to powiedzieć, w linkach podeślemy Wam ten sam toporek, tylko z Kandara. Dlaczego? Bo tam jest pokazane, jak to wzmocnić. Pamiętajcie, że te gówniane toporki, powiedzmy te do 100 zł, one mają tą tendencję, że przy pracy one się potrafią rozpaść. Jak sobie tutaj wzmocnicie taśmą izolacyjną, tu dodacie sobie trytytki w tych miejscach i okleicie też taśmą, to będzie stałe i nie będzie to jakoś kijowo wyglądało, będzie bardziej taki handmade, więc powiem szczerze, to będzie wtedy bardziej praktyczne. Czy warto takie toporki kupować? Jakbym miał kupować toporek tylko żeby wyglądał i żeby, jakby to powiedzieć, miał funkcję tylko dziobania zwierząt, no to nie do końca ma sens. Więc można, fajny gadżet, ale czy się nada bezpośrednio do buszu, zrobimy o tym drugi filmik, więc czekajcie. Zostawcie łapkę w górę, jeśli się Wam podoba i dziękujemy Wam za 500. I tu gdzieś na górze też będzie, tam gdzieś na górze będzie napis odnośnie 500, nie 500, 5 kilo nadmanganianu potasu na 500 subów. Mam nadzieję, że też się Wam będzie podobało. Pozdrawiamy Was.